Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Sielodato Jezu Chrysto, sempre sielodato. Moi drodzy, już poznajecie, jesteśmy tutaj w kościele w Konstantynowie Łódzkim pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Siamo qui a Konstantynów Łódzki, nella chiesa, nella parrocchia, la visitazione della nostra madre, madre santissima. Jestem razem z księdzem profesorem, doktorem tutaj seminarium duchownego, filozofii, jak już wielu wiecie, jak również proboszczem tej parafii, księdzem Romanem Piwowarczykiem, który rozpoczyna niezwykłą misję, można by tak to powiedzieć, ponieważ od jakiegoś czasu już interesuje się tym, ale on o tym sam powie. Sono qui con il parroco, diciamo, lui è professore nel seminario maggiore a Łódź, di filosofia e anche parroco in questa parrocchia, ma ha una missione, da un po' di tempo sta partendo, e dove? Ci dirà lui. E gdzie ten wyjazd? Więc wyjazd jest jakby drugim krokiem dłuższego planu dotyczącego Arki Noego, samego Noego, potopu. I tym miejscem najbardziej szczególnym i przynajmniej w jakiś już sposób dość mocno zbadanym jest góra Ararat na granicy właściwie kilku państw: Armenii, Turcji, Azerbejdżanu, Iranu, ogólnie mówiąc północno-wschodnia Turcja. Traduco, przetłumaczę. Allora, questa è una, direi, seconda tappa. Sono in partenza in Turchia. Voglio andare sulla montagna di Ararat, dove proprio ci sono le ricerche di Arca di Noè, ma probabilmente hanno trovato, ma ci sono dentro di questa montagna. Czyli w tej górze, tak, znaleziono Arkę. Znaczy, Biblia, konkretnie Księga Rodzaju, jasno mówi, że Arka Noego po kilku, sześciu miesiącach opadania wód osiadła na szczycie góry Ararat. Sappiamo dalla Biblia che dopo sei mesi, quando scendeva l'acqua, quella arca si fermò proprio sulla montagna Ararat. No właśnie. I według różnych obliczeń, różnych naukowców, ten moment potopu, czy końca potopu, mógł mieć miejsce około od 8 do 10 tysięcy przed narodzeniem Pana Jezusa. Allora, questo successo, come diciamo, di tutta storia di Noè, 8-10 mila anni prima della nascita di Gesù. Natomiast cała historia dalsza, czyli poszukiwań Arki, jest dość bogata. Moglibyśmy powiedzieć, że prawie 3000 lat to są te lata, w których są jakieś ślady poszukiwań. Oczywiście im bliżej nas, tym tych śladów więcej i tym lepiej udokumentowane. Allora sappiamo che già da 3000 anni c'è la ricerca dell'Arca di Noè, e passano anni e qui cerchiamo sempre le notizie, per quello è una missione molto molto importante. Masz w ręce, księże Romanie, właśnie Anna Katarina Emmerich, która w swoich widzeniach, prawda, widzi też, prawda, jak wygląda Arka. Tak, a to jest też niezwykłe, że nigdy nie była w Ziemi Świętej, cały czas cierpiała jako stygmatyczka mistyczna, leżąc na łóżku, wijąc się z bólu, mając rany Chrystusa, a jednocześnie bardzo dobrze znała także języki z tamtego rejonu, Ziemi Świętej. No i opisuje z ogromną szczegółowością wiele detali dotyczących Biblii, w tym także choćby kwestii Adama, Noego, aż po życie Matki Bożej. Allora, qui abbiamo il libro Anne Katarina Emmerich, che lei proprio ci scrive molto dettagliando anche sull'Arca di Noè, anche se in quel lei non conosceva le lingue, parlava diverse lingue, capiva, ma poi anche conoscendo proprio tutta la storia di Arca. Questo è in inglese e lui porterà a un gruppo di suoi amici che non conoscono ancora quella parte di Anna Katarina Emmerich su Arca di Noè, lui porterà in Turchia. Więc to jest po angielsku, ponieważ myślę, że tego twoi przyjaciele z Hongkongu, prawda? No i z Turcji. Ten pan, który jest najbardziej zasłużonym, gdy chodzi o odkrywanie tej wielkiej konstrukcji drewnianej na górze Ararat,
Nie słyszałem nigdy o tej książce, ani o mistykach katolickich, więc myślę, że będzie także w tym względzie ciekawe spotkanie, gdy chodzi o wymianę doświadczeń na płaszczyźnie tych dwóch wielkich religii. No wszyscy będziemy bardzo zainteresowani. Allora lui dice che porterà tutto in Turchia perché il signore che conosceva, direi, tutta la storia di Arca di Noè, ma non conosce sicuramente questo che scrive questa mistica Anna Katarina Emmerich, per quello sarà un dono prezioso. A więc kiedy wyjazd? Czwartek. A więc w najbliższy czwartek. Moi drodzy, 11 lipca wylot z Warszawy do Istanbulu. Allora 11 luglio la partenza per Istanbul. Proszę Was wszystkich, abyście otoczyli modlitwą naszego drogiego księdza Romana we wszystkich, całej naszej rodzinie Katolickiego Stowarzyszenia Rodziny Domów Modlitwy Świętego Szarbela. No i oczywiście ważna informacja, będziemy mieć z nim kontakt. Będziemy nieustannie z księdzem Romanem w czasie tej pielgrzymki. My wszyscy tworzymy taką arkę w naszym całym katolickim stowarzyszeniu Rodzin Domów Modlitwy Świętego Szarbela. Arkę miłości, arkę jedności i dlatego bardzo nam zależy, aby tak jak arka uratowała, aby właśnie w tych naszych rodzinach, tym, gdzie tworzymy te rodziny jedności modlitewnej, były taką arką, ratować przed tym, co się dzieje, słuchajcie, przed tym nawałnicą tych, którzy chcieliby zniszczyć tego, co piękne, tego, co święte. Dlatego, księże Romanie, będziemy bardzo blisko, będziemy chcieli się informować. Myślę, że będą też również połączenia na żywo. Będę chciał mieć takie połączenie może wieczorami, kiedy powrócisz i będziemy mogli omówić, co dzisiaj udało Ci się tam znaleźć. Allora, carissimi, partenza, come l'abbiamo sentito 11 luglio, ma avremo anche collegamenti in diretta con Don Roman e vi prego anche, ricordatelo nelle vostre preghiere, nella nostra associazione, famiglia, casa di preghiere di San Charbel. Arca di Noè, che ha salvato, ma anche noi nella nostra associazione dobbiamo essere uniti con amore per la salvezza, difendere soprattutto di quello che è bello, quello che è santo, sacro. Saremo in collegamento sul nostro portale, vedrete anche questi collegamenti in diretta con Don Roman. Będziemy więc w jedności i w bezpośredniej łączności z Tobą. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za wsparcie i za modlitwę. Dziękuję. Sia Lodato Jezu Chrystus. Sempre Sia Lodato. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech święto Cię Szarbel Cię prowadzi w tych dniach, kiedy przygotowujemy się do Jego święta. W tych dniach 24 przecież lipca. Niech On Cię prowadzi i przyprowadzi tu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Che San Charbel, che lui ci accompagnerà e torneresti qua tutto sano e ti benedico dal cuore.